jesteśmy Diktator Polska, zajmujemy się spędzaniem doskonałego czasu w towarzystwie pięknych kobiet z doskonałym alkoholem. Diktator to kolumbijski rum, który swój matecznik ma również w Polsce. A dlaczego w Polsce? Dlatego, że w 2009 roku pewien Polak wyjechał do Kolumbii i tam zasmakował fantastycznego rumu, który postanowił rozpropagować na całym świecie. Więc dawka polskości jest również w tym rumie. Dobrze, a w takim razie co byście powiedzieli wszystkim tym ludziom, którzy nigdy wcześniej rumu nie próbowali, a pili inne alkohole? Jak mają się przekonać do rumu waszego? Przede wszystkim mają się przekonać tym, że rum to fantastyczny dodatek do doskonałego spędzania czasu wśród przyjaciół i cieszenia się chwilą. Więc chwila w towarzystwie doskonałych kobiet i doskonałej zabawy na Rum Love Festiwalu z rumem to moment, w którym powinniśmy próbować właśnie z alkoholi, które doskonale smakują, jako Rum Diktator. Dobrze, wspomniałeś o Rum Love Festival. Jesteście pierwszy raz? O nie, towarzyszymy festiwalowi rumów w Wrocławiu od samego początku, więc uwierzyliśmy mocno w ten projekt i każdego roku jesteśmy tutaj z naszą niesamowitą strefą, która wyróżnia się wśród wszystkich. Czym? Właśnie za sprawą doskonałych rumów i pięknych kobiet, które są w naszym towarzystwie. Diktadorek. Teraz tak Cię zapytam o taką stricte biznesową kwestię. Jak widzisz perspektywy tego rozwoju rynku rumu w Polsce? One są duże? One wyglądają podobnie jak na całym świecie i dobrze rokują nam na przyszłość, stąd aktywności i rozwój marki Diktador również, ponieważ kategoria rumów szybuje z roku na rok, jest to przyrost około 18% na polskim rynku, to bardzo dużo i rok do roku widzimy zainteresowanie rosnące ludzi, którzy chcą czerpać przyjemność z picia dobrych alkoholi w dobrym anturażu, w dobrym towarzystwie. Wierzymy głęboko, że wielu ludzi jeszcze, których nie zna rumu, dzięki takim aktywnościom jak Rum Love Festival będą mogli się przekonywać do tego, że świat alkoholi nie kończy się tylko na wódce i whisky, a więcej do zaproponowania ma rum. Właśnie, i teraz co myślicie wy w swojej głowach? Jeśli myślicie właśnie Rum Love Festival, to co pierwsze wam przychodzi na myśl? Doskonała zabawa i przyjaciele, którymi się otaczamy. Dobrze, a czy we Wrocławiu bywacie często? No, jesteśmy na bieżąco, tak. Doskonały rynek wrocławskich barów, hoteli, niesamowitych imprez. No i oczywiście doskonałego jedzenia przyciąga ludzi z całej Polski. Chętnie tutaj wracamy. Barowe miejsce, ale po prostu miejsce do Wrocławia, które na którym spędzacie najwięcej czasu, ale nie barowe, czyli zabytki, może jest takie miejsce, które jest bliskie waszemu sercu. Wiesz co, jesteśmy tak naprawdę social animals, lubimy towarzystwo i lubimy ludzi i lubimy miejsca, w których się dzieje, a we Wrocławiu jest ich bardzo, bardzo dużo, więc nawet byśmy nie znaleźli czasu tutaj, żeby przytoczyć wszystkie inne. Na pewno warto wspomnieć o tych, które specjalizują się w serwowaniu rumów. I w jednym z koktajl barów z rumą w nazwie znajdziecie też doskonałe koktajle na bazie Diktadora. Wrocław to stolica rumu w Polsce? Myślę, że spokojnie możemy dzisiaj tak powiedzieć, że to Wrocław zapoczątkował szerzenie kultury rumowej, no i tego nie odbierze mu żadne inne miasto w Polsce. To jest tak enigmatycznie trochę, no bo tutaj pewnie to mówi się od samego początku, jest to powiedziane, ale co mają kobiety do rumu? No przede wszystkim to, że zarówno rum, jak i kobiety to nieodłączna część naszego życia i zajmujemy się biznesowo tą częścią. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie udział fantastycznych kobiet, które dodają nam sił i energii do tego, żeby robić to cały czas. Dobra, gdybyśmy płynnie przeszli teraz do tej kwestii właśnie i dlaczego kobiety, oprócz tego, że są przepiękne, to że powinny pić rum, że to jest coś dla nich, co powinny spróbować chociażby. To jest bardzo proste. Tak naprawdę rum to alkohol, który ma doskonałą pijalność. Smakuje bardzo szerokiej grupie ludzi, ponieważ jest przyjemnie słodki z olbrzymią paletą aromatów.
doskonale też łączy się w koktajlach. I to powoduje, że wiele osób wrażliwych, wiele kobiet odnajduje właśnie w runie przyjemność, bo nie ma tam bardzo wytrawnych, ostrych czy często nieprzyjemnych aromatów, które znajdziemy w wielu innych alkoholach. Każda dram rumu, zwłaszcza tych z Kolumbii, jest naprawdę przyjemna i powoduje, że dzięki temu chętnie po nie sięgają. Takie koktajle klasyczne jak Mojito i Daiquiri, dzisiaj w nowej odsłonie Brown Spirits, czyli rumów starzonych, doskonale pokazują, że smakiem można się bawić i można się cieszyć każdego dnia. Rum Love Festival 2019 trwa. Dyktator jest z Wami cały czas. Warto próbować rumu, bo to alkohol, który daje doskonałe wrażenia aromatyczne. Ale bez takich nudów sensorycznych, jeżeli szukacie czegoś na sobotni wieczór, Dyktator to będzie doskonałe rozwiązanie. Rum Love Festival. Dziękujemy.